18 stycznia. Potrójne jestem. Jestem dłużnikiem Greków i nie Greków, mądrych i niemądrych. Tak więc jeśli o mnie, gotów jestem zwiastować Ewangelię i wam w Rzymie. Pierwszy rozdział 14 i 15. Wersety 14 do 16 zawierają potrójne oświadczenie związane z głoszeniem Ewangelii w Rzymie. Jestem dłużnikiem. Gotów jestem. Nie wstydzę się. John Scott zauważył, że tego rodzaju oświadczenie jest często sprzeczne z postawą wielu ludzi w Kościele. Dziś ludzie uważają Ewangelię za dodatek i gdy biorą w niej udział, sądzą, że robią Bogu łaskę. Postawa Pawła jest dla nas wzorem. Jego sukces w pracy dla Chrystusa był wynikiem przekonania, że głoszenie Ewangelii jest moralnym obowiązkiem. To nie była żadna alternatywa, lecz dług wobec Chrystusa, który oddał za niego swe życie. Nie był to ciężar. Paweł był gotowy zwiastować Ewangelię, aby inni mogli poznać prawdę, która wielce ubogaciła życie apostoła. Paweł nie dał sobie zamknąć ust. Ta gorliwość dla zwiastowania Jezusa czyniła go wielce aktywnym uczniem. Wersety 14 i 15 wprowadzają w treść całego listu do Rzymian. Paweł został posłany do Greków i nie Greków, mądrych i niemądrych. Mówiąc inaczej, miał przesłanie dla wszystkich, Żydów i pogan, wykształconych i niewykształconych. Rozważając kolejne wersety listu do Rzymian, zauważymy, że jego głównym tematem jest łaska i miłosierdzie objawione przez Boga każdemu człowiekowi. Tę myśl podaje Paweł już w liście Rzymian 1,16, w wersecie 15 wspomina Ewangelię, czyli dobrą wieść. Do gorliwego głoszenia Ewangelii popycha Pawła świadomość, że jest to najlepsza wieść, jaką można sobie wyobrazić. Paweł nie jest w stanie milczeć i pragnie dzielić się z innymi dobrą wieścią o Jezusie.